Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii montowania Eleonor w prenumeracie od Eagle Moss. Mamy kolejną paczkę, a w niej cztery numery. Numer trzeci, czwarty, piąty oraz szósty. Więc zapraszam do oglądania. Zacznijmy od początku gazetki. Od razu mamy instrukcję montażu pierwszego zestawu. Zestawu trzeciego będziemy montować cylinder oraz tutaj blok silnika. Kolejny element to jest element czwarty, gdzie będziemy montować przedni grill. Światła zamontujemy oraz elektrykę. Element piąty to część fotela oraz element szósty to mamy tarczę hamulcową. Dalej mamy historię Eleonor, momenty z filmu, kolejny pojazd z listy Tania, Porsche Twin Turbo 911 oraz Megan GMC Yukon. I kolejny zestaw kolejnej paczki, będziemy mieli kolejne koło, tym razem podzielone na dwie gazetki, ponownie tarcza hamulców oraz drzwi lewe. Ok, żeby nie przedłużać, bo w tym odcinku też będę miał sporo modyfikacji, które chciałbym Wam pokazać. Mam nadzieję, że to wszystko się uda nam złożyć w jednym odcinku. Elementy. Ok, mamy blok silnika, filtr powietrza, element plastikowy, blok silnika metalowy, cylindry, lewy i prawy też elementy metalowe. One tutaj są chromowane, a ja je będę chciał przemalować na czarno. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Elementy silnika, zatyczka oleju filtra, śrubki oraz element filtra, czyli element taki siatkowy. Ok. Zanim zaczniemy montować, ja szybko wprowadzę swoje modyfikacje, a mianowicie planuję te dwa elementy pomalować na czarno oraz te dwa elementy na złoto. To też zobaczcie, tutaj silnik Eleonor, no tak trochę bardziej będzie realistycznie, trochę inaczej będzie wyglądał, bo tak to się będzie prezentowało jako element w całości zmontowany, a ja planuję właśnie to zrobić na czarno, to na złoto, to jeszcze pochromuje. Więc teraz szybki moment na modyfikację. A few minutes later.
A little longer than a few minutes later. Okej, tyle z modyfikacji. Jak widzieliście tutaj, udało się przemalować kilka elementów, poprawić trochę ten kolor, więc przystępujemy do dalszego montażu. Bierzemy te dwa elementy, blok, i pasujemy ze sobą śrubkami DS02. Ponieważ jest to element metalowy, dodam trochę oleju, żeby tutaj nie doszło do zerwania gwintu. Zwykły olej maszynowy wystarczy. Wy, jeżeli będziecie planowali modyfikować, przemalowywać, to również możecie to zrobić, ale proponuję wam najpierw poczekać, aż farba wyschnie i nie skręcajcie za szybko. OK, element zmontowany. Następnie bierzemy element filtra. Wkładamy element środkowy tego filtra. Górną część filtra montujemy. Montujemy element, skręcamy śrubkami PS05. Element zmontowany. Następnie bierzemy te dwa elementy, montujemy tutaj w górnej części. I tutaj mamy tak to wypoziomowane, że jedne wchodzą z jednej strony, a drugie z drugiej strony tego jakby środka. Następnie pasujemy filtr. I tutaj w instrukcji mamy błąd, ponieważ pokazują, że filtr ma być w tą stronę. A filtr tak naprawdę powinien być w tą stronę zamontowany. I skręcamy śrubkami PS05. OK, element zmontowany. I to wszystko w tej gazetce. Tu jeszcze mamy ten filtr, który jeszcze mi schnie. Ja go później zamontuję. On jeszcze tutaj musi wyschnąć, więc odkładamy go na później. OK, następnie element czwarty. Z drugiej paczki mamy maskę oraz grill i światła. Maska, element metalowy,
fajnie się prezentuje. Następnie mamy grille. O, niestety już plastikowe. Jeden, jak i drugi. Lampy. Raczej to są halogeny. Diody z oświetleniem oraz śrubki DS03 i DS02. Odkładamy naszą maskę. Bardzo dobrze się prezentuje. Bierzemy nasz przedni zderzak i montujemy górny grill. Skręcamy śrubkami DS03. OK, element zmontowany, bardzo dobrze się prezentuje, pomimo tego, że to jest element plastikowy, dobrze wygląda, dobrze imituje ten element jako metalowy. OK, następnie bierzemy nasze halogeny. Będą w tej części. Będą mocowane tutaj też światła, ale tak właśnie widziałem tą instrukcję i widziałem, że te kable tutaj tak dziwnie sobie jakby spoczywają na samym zderzaku. Ja chciałbym tutaj poprowadzić te kable. Żeby zaoszczędzić tutaj później otarć o te miejsca, więc zamontuję te światła w ten sposób, że najpierw tutaj zamontuję te LEDy, wygnę je trochę, żeby one mogły tu się razem spasować i zmieścić się razem z halogenem. I halogen skręcamy śrubką DS02. Dzięki temu trochę tutaj mamy więcej swobody. Kable już nie są tak mocno napięte, jakby były w początkowej fazie. I to samo wykonujemy z drugim reflektorem i z drugim oświetleniem. Następnie pasujemy dolny grill. I skręcamy dwiema śrubkami DS02. Element zmontowany. Tak też oto się prezentuje
grill z oświetleniem. Po modyfikacjach kable trochę lepiej tutaj spoczywają. Tutaj już się nie wygina ten cały element. Więc taka zmiana, trochę poprawa oświetlenia. Okej, okay. I to wszystko w tej paczce. Następnie element numer 5. Mamy górną część siedzenia. Widzę, że wszystkie elementy plastikowe. Samo siedzenie takie gumowe. No dobrze. Montujemy tylnią część siedzenia z środkową. Skręcamy śrubkami PS05. Teraz pasujemy element przedni. Wciskamy w 3 otwory. Ściskamy. I mamy oto górną część fotela gotową. Następnie element numer 6. Wszystkie elementy niestety plastikowe, tarcza, o, chociaż tutaj jest element metalowy, mocowanie do zawieszenia. No dobrze, tarcza, wszystkie pozostałe elementy plastikowe. Bierzemy element 06B, 06E. Pasujemy ze sobą. Tu mamy przygotowane otwory. Następnie bierzemy element 06A i element 06C, który tutaj zaciskamy. Następnie bierzemy koło z element gazetki numer 1, część druga, i wkładamy naszą tarczę i skręcamy śrubką DS04. Mamy to koło, się kręci. Można było później dodam trochę oleju, żeby jednak trochę ta tarcza hamulcowa trochę swobodniej, bo słyszę taki delikatny opór. Może ta śruba się trochę poluzuje. No zobaczymy. No i dajemy element zaślepki. Montujemy w tej części. Ok, dzięki za uwagę. Jak widzieliście, udało się zmontować 4 elementy z drugiej gazetki. Mieliśmy maskę, górną część siedzenia, hamulce do koła, światła oraz część górna silnika. Trochę też pomodowaliśmy, przemalowaliśmy bloki silnika. Zrobiliśmy też modyfikację przeprowadzenia kabli do oświetlenia. Sam montaż dość sprawny, bez większych problemów. Na pewno trochę inny niż na prenumerata, niż elementy pojazdów z D'Agostini. Zupełnie trochę inaczej to się montuje. Bardzo zbliżone, ale jednak są inne niuanse, inne sposoby montażu, pasowania.
bardzo ciekawy, fajny sposób. Nie było większego problemu, więc okej. Okej, to tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka oraz kliknijcie przycisk subskrypcja. Jeżeli lubicie tego typu treści i chcecie dostawać powiadomienia o kolejnych odcinkach, a ja będę wiedział, że jesteście zainteresowani i będę mógł spokojnie tworzyć kolejne filmiki, kolejne części, więc zapraszam do oglądania. A w tym odcinku to wszystko. Zapraszam na kolejny z montowania pojazdu Eleanor w prenumeracie od Eaglemoss. Na razie. Trzymajcie się. Hej.